Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zurgen5 nas w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zrobić mniej więcej coś takiego z pulpitem. W sensie, jak zrobić, żeby ten pasek zadań był po środku, a nie na lewo, czy tam na lewo, bez żadnych programów zbędnych. Otóż, będziecie mieli ten pasek zadań w sposób taki. I najprawdopodobniej po prostu nie macie jeszcze tego sposobu zrobionego. No i macie to na dole, ja specjalnie tutaj dla wielu osób, które mają ten pasek na dole, to też dam sobie go na dół. Po prostu. Wiem, że wiele osób ma na dole, to też dam na dole. U dołu. Dobra. I teraz tak, macie coś takiego i chcielibyście, żeby ten wszystkie ikony były po prostu po środku. To klikacie sobie prawym przyciskiem myszy na pasek zadań. Odblokowujecie pasek zadań. Dajecie sobie tutaj linki. I teraz przesuwacie te linki do końca. Do końca. I tu macie kredkę. I ustawiacie to na środek. Czyli mniej więcej gdzieś. Zrobicie sobie tak. Pokaż tytuł. Pokaż tekst. I koniec. Zablokuj wszystkie paski zadań. I koniec. To jest tak naprawdę wszystko. Nic więcej robić nie musicie. Ja to odblokuję i dam sobie ten pasek na górę, ponieważ ja mam... To byłoby tak naprawdę na wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Na razie i cześć.